Naszym dzisiejszym gościem na stoisku Białego Kruka jest autor książki Banksterzy, Janusz Szewczak. Panie Januszu, jak pan skomentuje ostatnie doniesienia prasowe dotyczące afery z KNF, z bankami? O co w tym wszystkim chodzi? No, widzi pan, no, temat Banksterzy wraca, prawda? Mimo że książka już ma 2 lata, to się nadal sprzedaje całkiem nieźle. To jest temat, problematyka światowa, także nie jesteśmy tu żadnym ewenementem. U nas nie ma takiej sytuacji jak w Niemczech, gdzie 200 policjantów chodzi do Deutsche Banku, żeby, że tak powiem, kwity sprawdzić. No, to nie ta skala, prawda? 200 miliardów dolarów przepranych przez Danske Bank i inne banki, w tym udział również podejrzenia w stosunku do wielkiego banku Deutsche Bank, o którym zresztą w książce pisze. To jest problem światowych elit finansowych, które po prostu nic nie zrozumiały i czegoś nie nauczyły. I dalej, że tak powiem, chciwość zaślepia umysły. No a to niestety się skupia na tych na samym dole, prawda? Mamy tych niewolników długu, mamy coraz więcej. Światowego długu przybyło od kryzysu 2008 roku. Drugie tyle. Mówi się, że to już jest prawie 250 miliardów dolarów światowego, bilionów, przepraszam, 250 bilionów dolarów światowego zadłużenia. Tematyka wiecznie żywa od czasów biblijnych, bo taki jest też pomysł tej książki, że od czasów biblijnych do czasów współczesnych ukazanie tego, co to właściwie jest pieniądz, kto rządzi tym pieniądzem, kto nim manipuluje, kto zyskuje, kto traci. No, bo powiedziałem, myślałem, że to będzie, ten temat będzie jakby wyciszony, ale nie jest. No, natomiast w sprawie KNF-u mamy przecież zatrzymanie byłego szefa. Wydaje się, że nie wszyscy po prostu zawsze są w stanie dorosnąć do roli, jaką w życiu im, że tak powiem, się gdzie pełnić. To na oczywiście nie widzimy na razie tej drugiej strony, no bo wydaje się, że akurat pan Czarnecki ze swoimi bankami nie jest tutaj wzorcem do naśladowania, jeśli chodzi o na przykład polisolokaty, czy kredyty frankowe, prawda, czy inne toksyczne produkty, czy choćby sprzedaż obligacji GetBacku, Idei Bank, przez Ideę Bank, czyli też Bank Leszka Czarneckiego. Ja nie poruszam tematyki w tej książce, nie poruszam tematyki polskiej. No ale być może. Ale jak sam pan stwierdził, jest to tematyka uniwersalna i dzieje się to na całym świecie, więc. Oczywiście to jest, wie pan, problem, no, tego lobby wpływowego, bankowego, może być z dedykacją, jak pani sobie życzy, proszę bardzo. Wpływowego lobby finansowego, bankowego, które po prostu w wielu krajach świata, no, tak naprawdę sprawuje realną władzę i niewiele ludzie na ten temat wiedzą, że tak powiem, jak się to mówi, gdzie jest pies pogrzebany, tak? I nie ma wśród polityków jakiejś takiej woli zmiany tej sytuacji? Nie ma. To wie pan, jakby popatrzeć na to, co się po 2008 roku stało, no to raczej premie jeszcze wzrosły bankierów. Te operacje niezwykle, powiedziałbym, mega spekulacyjne tak samo trwają. Pranie pieniędzy na całego odchodzi, bo to jest ta historia sprzed, dosłownie przed 2 dni, dotycząca rewizji w wielu niemieckich oddziałach Deutsche Banku. A więc widać, że w tym kraju, który nas poucza tak o praworządności, to tam mają pewien problem z tym, z tą praworządnością w finansach i w bankach najwyraźniej. Deutsche Bank to jest bank przecież o światowym zasięgu i znaczeniu. Chyba, no, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych, jeśli wpadnie ten bankier, no to ma 150 lat więzienia od ręki, w miesiąc proces i bank dostaje 10 miliardów dolarów kary i płaci bez szemrania. Nie ma z tym problemu, nikt tego nie robi, spisku politycznego czy afery politycznej, no bo po prostu winny musi być ukarany, jeśli został złapany za rękę. I kończąc, takie ostatnie pytanie, w środowiskach
wolnościowych, libertariańskich pojawia, jest propagowany jakiś taki pomysł kryptowalut, które mają być jakąś alternatywą dla patologii obecnego systemu finansowego. Jak pan ocenia, czy to jest realny pomysł, czy to jest kolejna forma wykorzystania finansowo osób naiwnych? Nie jestem jakimś fanatykiem tego Bitcoina. Oczywiście młodzi ludzie szukają jakichś patentów, pomysłów. Przypomnijmy jednak, że istnieje zawsze niebezpieczeństwo prania pieniędzy, nawet tych realnych, niewirtualnych, nie związanych z tej przestępczości. Za duże są te wahania spekulacyjne, na moim zdaniem, na tych walutach wirtualnych. Od 20 tysięcy dolarów tam do, nie wiem, do 5 czy 6 to są kolosalne ruchy. Zobaczymy, jak ten trend się rozwinie. Natomiast na pewno światu jest potrzebna wielka reforma systemu bankowego i finansowego, bo nie wyciągnięto żadnych wniosków z kryzysu 2008 roku. I o tym wszystkim przeczytamy w książce Banksterzy, Kulisy globalnej zmowy, Janusz Szewczak, wydawnictwo Biały Kruk. Bardzo dziękuję. Serdecznie.